Cześć. Dzisiaj też będzie o zawartości w Drupalu. Ostatnio dodaliśmy zawartość prezentowaną na stronie głównej. Teraz powiem o rodzajach zawartości z technicznej strony. Poznamy potężne narzędzie, jakim jest moduł CCK, czyli Content Construction Kit, oraz jeden dodatkowy moduł do CCK, mField. Przejdźmy do rodzaju zawartości w zakładce Zarządzanie zawartością, rodzaje zawartości. Na stronie prezentowane są wszystkie rodzaje zawartości dostępne w Drupalu, czyli page story, temat na forum. Mamy możliwość ich edycji bądź dodania nowego rodzaju zawartości. Stwórzmy nowy rodzaj może. Nazwijmy go dane. Opis. Dane personalne. Ustawienia formularza dodania zawartości. Tytuł. Treści nie będzie. Cechy rodzaju zawartości do publikacji na stronie głównej. Ustawienia odpowiedzi wyłączone. Zachowujemy. Widać, pojawił nam się nowy rodzaj zawartości. Edytując go, możemy zmienić wszystkie dane, które dodaliśmy przed chwilą. No, jak widać, standardowy Drupal nie dostarcza nam wiele możliwości robienia czegokolwiek z tymi zawartościami. I z pomocą przychodzi właśnie moduł CCK. Moduł ten ściągacie ze strony Drupala. Instalujecie tak jak każdy inny moduł. O, tu są wszystkie komponenty tego modułu. Dodatkowy moduł mField, który jest widoczny tutaj. No, włączam wszystkie. I zachowujemy konfigurację. OK. Przejdźmy raz jeszcze do rodzajów zawartości. Jak widać, pojawiły nam się nowe pola. Oprócz nowy rodzaj zawartości mamy jeszcze fields, eksportuj, importuj oraz manage fields, czyli zarządzanie polami. Nasz nowy rodzaj, dane. Kliknijmy w manage fields. I widzimy wszystkie pola w tym rodzaju zawartości. Tytuł, menu, informacje o wersji, alias, załącznik, dodawanie odpowiedzi. W tym miejscu możemy dodać nowe pole. Na przykład, jeżeli typ nazywa się dane, ma on zbierać powiedzmy dane personalne, tak jak imię. Tutaj wpisujemy jakby typ pola, field name. Może to być tylko małe litery oraz cyfry od 0 do 9. Określamy typ pola, czyli będzie to tekst oraz text field, czyli jedno pole tekstowe. Jest też do wyboru text area, czyli więcej pól. Zachowujemy. Size of text fields, czyli wielkość tego pola dodawania, to możemy zostawić. Objaśnienia dla użytkowników,
Możemy wpisać, dodaj swoje imię, default value. Możemy określić, jaka będzie wartość domyślna. No, zostawiamy puste. Ustawiamy, że jest to pole wymagane, że można tylko jedną wartość dodać i zachowujemy. No, dodajmy może jeszcze nazwisko. Tak samo tekst i text field. Zachowujemy. Tu podobnie zaznaczam, że wymagany maksimum length, czyli maksymalna długość wpisywanego tekstu, możemy ustalić na powiedzmy 50. Podobnie można zrobić to w imieniu. Maksymalną długość ustawić na 50. Czy jakąkolwiek inną wartość. Dodajmy jeszcze jedno pole. Powiedzmy przedział wiekowy. Typ także tekst. Tyle, że lista będzie checkbox radio buttons. Czyli będzie do wyboru z wielu możliwości. Pojawił się komunikat, że trzeba dodać możliwe wartości, z których będzie użytkownik mógł wybrać. Ustalam jako wymagany. Number of values, ja ustalam 1, bo będzie można wybrać jeden przedział wiekowy. Jeżeli byśmy ustawili 2, w tym momencie pojawiłby nam się takie kratki do zaznaczania. Moglibyśmy je dwie zaznaczyć. W przypadku, gdy jest jedynka, będą to takie radio batony. Będzie można wybrać tylko jedną wartość. I wartości do wyboru ustalamy w zakładce Allowed Values. I wpisujemy dowolnie. Powiedzmy od 0 do 10. I od 51 do 999. Pola przerzucamy na górę, żeby były na początku formularza. Zachowujemy zmiany. OK, teraz dodajmy tą zawartość. Zarządzanie zawartością, dodaj zawartość, dane, tytuł, moje dane, imię Bartek, nazwisko, przedział wiekowy 21-30. Zachowujemy. No i nasza zawartość, która jest prezentowana na stronie głównej. No i w ten sposób wiecie, w jak prosty sposób można dodawać pola i tworzyć własne rodzaje zawartości.